Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze FlightGear, a w dzisiejszym odcinku, jak już pewnie wiecie, rozpoczynamy cykl zapoznawania się z samolotem Tupolev 154B-2. Także jest to rosyjski samolot średniego zasięgu, odrzutowy liniowiec, zaprojektowany przez studio projektowe Tupolewa. Tupolev, czyli no jest to człowiek, jest to nazwisko, tak? Tupolev to nazwisko rosyjskiego inżyniera i projektanta samolotów, takich jak bombowce i samoloty pasażerskie. Tutaj właśnie co ciekawe, tutaj ten Tupolev 154B od początku był projektowany jako samolot cywilny, co no, warto to zaznaczyć, dlatego że w Rosji ówcześnie projektowano głównie samoloty wojskowe, a dopiero na bazie tych wojskowych, jak trzeba było, to projektowano samoloty pasażerskie. A tutaj tak nie było, tutaj od początku zaprojektowano tego Tupolewa jako samolot pasażerski, z myślą o właśnie lotnictwie cywilnym. Jeżeli chodzi tutaj o realny ten samolot, można sobie poczytać trochę o nim na przykład na Wikipedii. Możemy sobie najpierw zobaczyć wersje, jakie tutaj powstawały po kolei. Mieliśmy oczywiście wersję podstawową, wersję 154. Tutaj ona powstała w roku, tak, data oblotu to był 68 rok poprzedniego wieku, więc bardzo stara konstrukcja, co też widać po kokpicie i obsłudze tego samolotu. Tak, także mamy pierwszą wersję seryjną napędzaną silnikiem NK-82, później mamy model A, wersja z silnikiem NK-2U o większym ciągu i większym zapasie paliwa. Później mieliśmy wersję B, wersja o zwiększonym udźwigu napędzana silnikiem NK-82U, czyli jak mniemam, jeszcze lepszy silnik. I później mieliśmy wersję B2, to jest inaczej wersja B, tyle że wyposażona w lepszą awionikę. W sumie jeszcze nie dokopałem się do informacji, cóż to za awionika była lepsza. Dalej mamy wersję S, wersja transportowa o powiększonym udźwigu. Później mieliśmy eksperymentalne wersje 55 i 56. Tu nawet dostały inny numerek. Tutaj co ciekawe, paliwo dla środkowego silnika stanowił wodór lub metan. Także takie eksperymenty. I dalej mamy wersję M, jest to ostatnia wersja, najnowsza wersja z oszczędniejszym silnikiem D30KU154 o wydłużonym zasięgu. I mamy jeszcze wersję M2, tyle że to jest jeszcze w fazie projektu i jest to dwusilnikowa wersja z nowymi silnikami PS90A. Co ciekawe, dwusilnikowa, bo właśnie Tupolev, ten 154, jest samolotem trzysilnikowym. Tak, tylko że obecnie trzy silniki uważa się za mało ekonomiczne, więc pewnie dlatego pomyślano już tutaj o przejściu na dwa silniki. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj pewne informacje, jakie podaje Wikipedia o tym samolocie. Także jak mówiłem, data oblotu 86 rok, data produkcji od 86 do 2001, później chyba była jakaś przerwa i 2003-2013, czyli wychodzi na to, że obecnie samolot już nie jest produkowany. Liczba egzemplarzy 1025, myślę, że całkiem sporo. Liczba wypadków też duża, 110, w tym katastrof aż 69, bardzo dużo. Napęd, trzy silniki, tutaj mamy informacje o ciągu, rozpiętość i tak dalej, tu mamy wymiary. Dalej mamy jeszcze masę, samolot też zabierał prawie 40 ton paliwa. Jeżeli chodzi o osiągi, to mamy prędkość maksymalną Mach 0,95, mi się takiej prędkości jeszcze nie udało osiągnąć tutaj. Widocznie musiały być jakieś specyficzne warunki do tego jeszcze, bo u mnie już przed 0,9 macha już miałem alarm, że przekraczam prędkość. Prędkość minimalna z kolei to jest 230 km na godzinę przy tonażu 60, klapy 45, więc w takich warunkach możemy lecieć najwolniej 230 km na godzinę. Pułap ponad 12 km, zasięg 6600 km, i dobieg, czy też inaczej mówiąc długość potrzebnego pasa 2100 metry. No warto znać te parametry, żeby właśnie dobrać sobie i odpowiednie lotnisko i żeby wiedzieć tutaj, jak wysoko możemy lecieć. Tutaj akurat Wikipedia podaje system metryczny, ale też i w tym samolocie mamy też system metryczny, jeżeli chodzi o różne wskazania prędkości czy wysokości i tak dalej, więc dla mnie to było też wyzwanie, bo jak do tej pory zawsze używałem systemu zachodniego, tak, jeżeli chodzi o wysokość to w stopach, prędkość w węzłach, a tutaj mamy system metryczny, czyli mamy wysokość w metrach, prędkość w kilometrach na godzinę, prędkość pionową w metrach na sekundę, dystanse w kilometrach, paliwo w kilogramach, a nie w funtach, więc tutaj wszystko wszystko, no można powiedzieć, w naszej polskiej, tak, w naszych polskich jednostkach, jakie używamy w Polsce, ale mimo wszystko w lotnictwie, jak się używało ciągle zachodniego systemu, to teraz ciężko jest się przestawić, ale można się też do tego przyzwyczaić, tylko trzeba wykonać odpowiednio dużą ilość lotów. Także tak tutaj się prezentuje Tupolev, jeżeli chodzi o Wikipedię, mamy też parę zdjęć. Ale wróćmy do FlightGeara, tak? Zobaczmy sobie dalej, że tutaj mamy opisane, że ten model we FlightGear bazuje na modelu, który został opracowany dla Microsoft Flight Simulator i to się nazywało Project Tupolev. Tam była grupa ludzi, podejrzewam, że głównie tak z Rosji, którzy założyli Project Tupolev i produkowali modele właśnie głównie dla Microsoft Flight Simulator i te modele były darmowe, tak? To był freeware. Tylko też warto podkreślić, że to nie był open source, to był freeware, ale sam kod był zamknięty. I to też warto nadmienić, że tu nie chodzi o najnowszy Microsoft Flight Simulator, tylko o wersję z 2002 i 2004 roku. Wiem, że też projekt Tupolev był później na FSX-a portowany, więc możecie nawet sobie sprawdzić na YouTubie. Jak wpiszecie sobie FSX Project Tupolev, to zobaczycie też, jest mnóstwo filmików o tym samolocie, bo to był dosyć popularny samolot, jeżeli chodzi właśnie o rosyjskie lotnictwo w tym symulatorze. No i w roku około 2006, może 2007 projekt ten, no w sumie ten samolot został przeportowany do FlightGeara, z tym, że w zasadzie to przeportowano model 3D, jak i tekstury, bo cały kod, jak i model dynamiki lotu trzeba było w zasadzie napisać na nowo. No oczywiście może wzorując się na tym, co było tam w Microsoftie, no ale jednak tutaj jest już inne środowisko, tak, skrypty NASA, które są tylko we FlightGear, jak i model dynamiki lotu JSBSim, więc tutaj cały kod trzeba było po prostu napisać na nowo. I zobaczmy tu sobie jeszcze informacje o tym modelu we FlightGear. Mamy model dynamiki lotu JSBSim, mamy ocenę wszystkich tutaj elementów 5:5, z czym się nie do końca zgodzę, bo z tego co wiem, to jeżeli chodzi na przykład o systemy, to żeby dostać 5 gwiazdek, to samolot musi odzwierciedlać też awarie systemów, na przykład, nie wiem, pożar silników, czy wyciek paliwa, czy wyciek oleju hydraulicznego. No tutaj żadnych awarii, z tego co wiem, nie uświadczymy, bo ja też nigdy żadnych nie uświadczyłem, po prostu samolotu nie da się zepsuć. Więc według mnie systemy powinny dostać 4 gwiazdki. Reszta jak najbardziej chyba 5:5 będzie ok. Model dynamiki lotu, tu akurat się nie znam, ale samolot lata no, w porządku. Kokpit 5:5, no mamy też fotorealistyczne tekstury, więc piąteczka jest jak najbardziej. No i model 3D też z zewnątrz, tak, wykonanie jest bardzo dobre według mnie, więc tutaj piąteczka też jest w porządku. No jak widzicie, ten model tutaj Tupolewa, którego stronę czytamy, jest zawarty w oficjalnym hangarze FlightGeara FG Addon i możecie go sobie zainstalować bezpośrednio z FlightGeara. No jak przejdziemy do FlightGeara, to właśnie zobaczymy, że mamy tutaj dwa Tupolewy 154. W sumie tak jak było tu napisane w wiki, żeby się nie pomylić z tym Tupolewem JSBSim, dlatego że to jest jeszcze inna wersja. Ona też bazowała na tym projekcie Tupolew, z tym, że tutaj wstrzymano pracę nad tym modelem w 2006 roku i rzeczywiście kokpit, tu mamy, że kokpit 3D jeszcze nie jest dostępny i rzeczywiście tam jest taka trapa, no wygląda to bardzo źle, więc jak najbardziej nie polecam. No z zewnątrz jeszcze wygląda spoko ten samolot, ale to nie jest to, czym chcemy latać. Tym samolotem możecie latać, możecie go zainstalować, ale ja nie będę na tym latał. W każdym bądź razie mój poradnik myślę, że tutaj też będzie jak najbardziej kompatybilny z tym samolotem, a ja nie będę latał na tym modelu, a to dlatego, że zainstalujemy sobie jeszcze lepszy, jeszcze bardziej rozwinięty ten samolot, który jest hostowany na GitHubie. Do tego też wracając tutaj do wiki, zobaczymy, że jest właśnie tutaj download najnowszej wersji. Zobaczmy sobie tutaj, przechodzimy na GitHuba i możemy stąd pobrać najnowszą wersję, jeszcze wciąż rozwijaną. I tak, na dole mamy release, możemy sobie pobrać najnowszego release'a, w sumie release z marca tego roku. Mamy opisane co nowego i tu możemy sobie pobrać zipa. No i jak ktoś chce stabilną wersję, to jak najbardziej polecam instalować tak tego release'a. Ja z kolei pobiorę sobie wersję deweloperską tego samolotu, która ma jeszcze bardziej tam dodatkowe feature'y. tylko może mniej przetestowane, ale z tego co latałem, jak na razie to wygląda to wszystko ok. Tak, bo tutaj mamy branche. Mamy branch master i branch master odzwierciedla naszego ostatniego release'a, czyli te zmiany z marca, ale mamy też gałąź development i tu już mamy zmiany z wczoraj, więc tutaj mamy dużo więcej zmian, zwłaszcza też zmian pod wersję FlightGeara deweloperską, w tej chwili oznaczoną jako 2024, więc jeżeli latamy na wersji FlightGeara deweloperskiej, to tym bardziej musimy latać na deweloperskim tutaj branchu tego samolotu. Dobrze, przejdźmy do code. Możemy się właśnie przełączyć tutaj na branch development, jak ja to zrobiłem, i dajemy code i możemy zrobić Dowland Zip. I w tej chwili mi się pobiera właśnie branch deweloperski i w ten sposób możemy najprościej też pobrać kod źródłowy deweloperski. Z tym, że pamiętajmy, żeby z nazwy katalogu, jak rozpakujemy tego zipa, to żeby z powstałej nazwy katalogu usunąć ten myślnik development. Tak jak mówiłem z filmiku wcześniej, jak nagrywałem o instalacji samolotów, to nazwy branży zawsze musimy usuwać, tylko zostawiamy samą nazwę Tu-154B. Ja natomiast nie będę tutaj popierał zipa, sklonuję sobie to repozytorium i użyję gita, tak żeby pobrać całe repozytorium, dzięki czemu będę mógł też łatwo przełączać się między tymi branchami. Także idę do katalogu, w którym sobie trzymam wszystkie moje samoloty do FlightGeara. Tu sobie otworzę konsolę. Uwiększmy trochę, zróbmy git klon, wklejmy urla, dajmy enter. No i w tej chwili nam się pobiera repozytorium. Tutaj nazwa katalogu, jaka powstanie, to będzie nazwa, jaka jest nazwa tutaj, ostatni człon, jest to właśnie Tu-154B i bardzo dobrze. Tak się właśnie ten katalog powinien nazywać. I jest repozytorium pobrane, to mi aż waży tutaj 443 MB, a to też dlatego, że właśnie pobieram całe repozytorium ze wszystkimi zmianami, a nie tylko ostatnią wersję, więc to będzie ważyło zawsze znacznie więcej niż tutaj ściąganie release'a. Dobrze, przejdźmy do katalogu teraz Tu-154, ok, i dajmy sobie git branch. Tak, jesteśmy na gałęzi master. Ja, jak mówiłem, użyję sobie gałęzi deweloperskiej, więc robimy git checkout, a nie, zobaczmy jeszcze branch myślnik A, żeby zobaczyć wszystkie branche. Tak, jest development, skopiuję to sobie i teraz zróbmy git checkout development, enter i potwierdzenie git branch. Tak, jesteśmy na development. Dobra, samolot jest, tutaj powinien być jego katalog, jest. I zobaczmy sobie docs, tak, jest katalog z dokumentacją do tego samolotu. Jest to o tyle ważne, że samolot jest trudny w nauce, tak, obsługi, dlatego że raz, że kokpit jest też w języku rosyjskim. Oczywiście można to sobie też przełączyć na język angielski, tam z samego symulatora jednym checkboxem, ale jednak też nie wszystko jest przetłumaczone, więc warto tutaj wiedzieć, że jest dokumentacja w języku angielskim i możemy sobie tą dokumentację, jak najbardziej polecam ją poczytać, żeby tutaj zapoznać się z podstawami tego samolotu i co właśnie najważniejsze, mamy oznaczenia każdego elementu kokpitu, każdej lampeczki, każdego zegara i możemy sobie później, tak, mamy odnośniki cyfrowe i możemy sobie poczytać, co oznacza dany element, tak, czym on jest i co on robi. Także co ciekawe, te wszystkie oznaczenia numeryczne są też w samym symulatorze pod klawiszem Ctrl+C. Także tam też zobaczymy takie oznaczenia, te same numery po prostu zobaczymy, dzięki czemu będziemy mogli też odnieść się tutaj do tej dokumentacji i poszukać na przykład, co oznacza 438, co to za urządzenie, nie? Więc tutaj jest to bardzo pomocne. Troszkę może minus jest też taki tej dokumentacji, że ta dokumentacja jest jednak przestarzała. To znaczy te numerki się zgadzają, możemy tu wszystko znaleźć, tylko z drugiej strony też jest wiele opisów na zasadzie jeszcze nie zaimplementowane, a kiedy latam, to się okazuje, że to działa i jest zaimplementowane. Też jest więcej elementów teraz dodanych do kokpitu, które z kolei nie są opisane w tej dokumentacji. O, na przykład tutaj mamy panel presuryzacji w ogóle nieopisany, A w samolocie tym, który teraz pobraliśmy, no tutaj pewne elementy już są klikalne i po prostu działają. A tutaj w dokumentacji w ogóle nie mamy tego opisanego, nie mamy też odnośników numerycznych, które by nam tutaj opisywały poszczególne elementy. No więc jest ta dokumentacja niestety przestarzała, ale warto mimo wszystko ją tutaj właśnie poczytać i mamy piękny opis wszystkich elementów. Dalej mamy też opis awioniki, tu już mamy takie bardziej opisowe rzeczy, co jak działa i jak korzystać z pewnych elementów tutaj, czy nawigacji, czy autopilota. Mamy też opis, jak w ogóle latać tym samolotem, jak silniki włączyć i tutaj mamy troszkę o paliwie. Więc jak najbardziej lektura do poczytania, myślę, że w miarę obowiązkowa, jeżeli chcemy dobrze poznać ten samolot. Ja w sumie przeszedłem przez ten dokument, chyba niemalże w całości, jak nie w całości. Mamy też PT-DOX, to jest od Project Tupolev. Czyli tu z kolei, o tutaj mamy po angielsku dokumentację tego projektu Tupolev, czyli tego samolotu oryginalnego pod Microsoft Flight Simulator w wersji angielskiej. I tu z kolei mamy jeszcze dokładniejszy opis tego całego samolotu. To jest o tyle dobre, że właśnie jak ta dokumentacja pod FlightGeara, ok, fajnie nam opisywała, co czym jest w kokpicie, ale miała taki dosyć lakoniczny opis, jak tym samolotem latać, to natomiast tutaj mamy dokładnie opisane też, dlaczego coś jest tak zrobione, a nie inaczej, więc tutaj akurat przez tą całą dokumentację nie przebrnąłem, ale jedynie sobie wyszukiwałem pewne informacje, pewne braki, które tak wiedzy, to sobie uzupełniałem właśnie z tej dokumentacji. No tak to wyglądało bodajże na Flight Simulatorze w wersji 2004, więc tu mieliśmy jeszcze przeważnie panele 2D. No ale po prostu jeżeli ktoś chce się tutaj jeszcze dogłębniej zapoznać z tym samolotem, to jak najbardziej polecam też zagłębić się w tę dokumentację. Mamy też, co my tu mamy? Mamy też po rosyjsku dokumentację też na Microsoft Flight Simulator 2002-2004, z tym, że ta dokumentacja jest jakoś bardziej uboższa, widzę. Ciekawe dlaczego, no ale dobra. Mamy jeszcze jednego PDF-a. Tutaj jest to, jak mniemam, oryginalny podręcznik do tego samolotu. Tutaj mamy datę 1975 i chyba ponowna edycja, wydanie 2005. No niestety po rosyjsku, ale też tutaj no, z translatorem można by się może czegoś dowiedzieć. I tak tutaj jest instrukcja do samolotu rzeczywistego, a nie do modelu w symulatorze, więc tu można pewnie sobie zobaczyć, jak działał, czy też działa realny samolot. Tak, także jeżeli chodzi o dokumentację, to polecam sobie odwiedzić ten katalog. Mamy jeszcze NAVIC, czyli punkty nawigacyjne RSBN. I o co tutaj chodzi? Ogólnie we FlightGear nie mamy tych punktów nawigacyjnych RSBN, ale możemy je sobie dodać. Te punkty nawigacyjne, one są tylko na terenie Rosji i w zasadzie są opcjonalne, żeby je sobie dodawać, bo w zasadzie one są potrzebne, będą nam potrzebne tylko po to, żeby w specyficznych sytuacjach korygować kurs samolotu wedle naszej trasy przelotu. Ale też możemy się bez tego obyć, bo nawet jeżeli będziemy chcieli i musieli korygować kurs naszej trasy, to możemy do tego wykorzystać VOR-y, które we FlightGear już są. Ale te RSBN-y, no jeżeli chcemy latać bardziej realistycznie, że tak powiem, czy też wykorzystywać ten samolot Tupolev w realistyczniejszy sposób, no to możemy sobie te RSBN-y zainstalować. No i tu mamy w ogóle instrukcję właśnie, jak to zrobić. Polega to na tym, że mamy tutaj katalog NAVIC i mamy katalog RSBN DAT. I w zasadzie tą ścieżkę musimy podać jako scenerię do FlightGeara, więc kopiuję. Tu już dalej nie wchodzimy. Idziemy do FlightGeara, idziemy w dodatki i tu mamy na dole scenerię, dajemy dodaj, dajemy wklej, wybierz folder, ok. No i jest nasza sceneria dodana. Teraz musimy zrestartować FlightGeara, żeby FlightGear mógł wczytać te nowe punkty nawigacyjne. Tutaj też właśnie możemy mniej więcej poczytać, czym są te punkty nawigacyjne, że one właśnie, tak jak mówiłem, tak tutaj zostały pierwszy raz wprowadzone właśnie w Związku Radzieckim. I można powiedzieć, że jest to taki odpowiednik zachodniego WOR-a, albo też TAKANA. Obecnie w Rosji RSBN-y są używane tylko przez wojsko, a w lotnictwie cywilnym wymieniono je właśnie na WOR-y. Więc jak najbardziej wory tam są i można z worów korzystać. A jeżeli też nie zainstalujemy sobie tych RSBN-ów, to możemy posługiwać się worami, tak jak mówiłem, i twórcy tego modelu, tego samolotu nawet specjalnie dali nam taką możliwość, żeby dostrajać się do worów zamiast RSBN-ów. No ale ja sobie właśnie to zainstalowałem, więc zobaczymy sobie RSBN-y też w działaniu razem z naszym tutaj rosyjskim Tupolewem. I kolejny element do zainstalowania to jest dodatek Flight Planner, który chciałbym sobie zainstalować, sobie zainstaluję. To jest też potrzebne do RSBN-ów. W sumie tylko po to, żeby móc takiego RSBN-a, tą radiolatarnię dodać do planu lotu jako punkt naszej trasy. Chodzi o to, że domyślny route manager FlightGearowy nie rozpozna nam tego RSBN-a i nie doda nam do trasy jako właśnie waypoint. A dzięki temu dodatkowi będziemy mogli takiego RSBN-a sobie wpisać i on go znajdzie i będziemy mogli go użyć jako punkt trasy i w sumie tylko po to to jest. Więc też jak to woli, tak? Jeżeli nie chcemy tworzyć RSBN-ów jako punktów trasy, to nie musimy tego dodatku w ogóle instalować. No ale tak jak mówiłem, ja sobie to zainstaluję. Tu mamy po prostu download zipa. Możemy też sklonować repozytorium. Ja sklonuję repozytorium. Teraz sobie przejdę do katalogu, tam gdzie przechowuję sobie dodatki. I sobie sklonujemy, dajmy git clone. Tylko ja tu sobie jeszcze dopiszę inny katalog, Flight Planner, ale sobie dopiszę, że chodzi o Tu-154B. No ja to robię tylko po to, żeby wiedzieć po co mi ten dodatek był, tak? Po co ja go tutaj sobie w ogóle pobierałem. Tak to będę wiedział, że przynajmniej chodzi o ten samolot. OK. No i tu mamy Flight Planner Tu-154B, dodatek jest, skopiujmy sobie jego ścieżkę, wracamy do FlightGeara i teraz tutaj w dodatkach dodajemy naszą ścieżkę, wybierz folder i dodatek jest dodany. Także to tyle, jeżeli chodzi o instalację tych różnych rzeczy. Kolejna dodatkowa rzecz opcjonalna, jeżeli chcemy sobie doinstalować, możemy doinstalować sobie dodatkowe malowania do naszego Tupolewa. Tu jak jesteśmy na GitHubie projektu tego samolotu Tupolew, możemy przejść tutaj na profil tego człowieka i przechodzimy w repozytorium i tu znajdziemy sobie projekt Tu-154B Liveries, czyli malowania. Możemy tutaj sobie właśnie pobrać całkiem sporo malowań. Wiem, że też jest lot, tak, jest też jeden lot, polskie linie lotnicze. I oczywiście malowania te dodajemy sobie do katalogu z naszym samolotem. Tu mam mój samolot i idziemy w Models, Liveries i to jak ściągniemy, rozpakowujemy i wrzucamy luzem tutaj, tak? Tak mamy te katalogi, takie tu wrzucamy, tak samo te na dole XML. Ja akurat malowań nie będę sobie instalował, ale pokazuję, że jest taka tutaj możliwość. Kolejna rzecz, o której myślałem, to ewentualnie scenerię, żeby sobie jakieś zainstalować, żeby ten świat w Rosji wyglądał lepiej. No jedyne co znalazłem póki co to właśnie ten wątek na forum, gdzie mamy 3 obszary w Rosji z polepszoną scenerią. Jest obszar Władywostoku. Ja tam akurat nie będę leciał, więc tego sobie nie pobieram. Mamy scenerię Moskwy. To akurat sobie sprawdziłem i zainstalowałem, bo chciałem w sumie wylądować w Moskwie, ale okazało się, że ILS-y w Moskwie są krzywe, nie są w osi pasa. Zauważyłem też, że dużo lotnisk w Rosji ma przekrzywione ILS-y. Chodzi o to, że ten ILS doprowadzi nas do pasa, ale pod kątem. Nie będziemy wzdłuż osi pasa po prostu ustawieni. Przez to będziemy musieli się ratować i korygować naszą sytuację. Także ten dodatek naprawia te ILS-y, ale z drugiej strony same miasto jest ogołocone, a wręcz nawet zalesione u mnie. Tutaj widać, że nie ma żadnych budynków, mamy tylko 2 budynki, 2 wieżowce. Chodzi też o to, że się nie wczytują budynki z OpenStreetMap nawet i no po prostu Moskwy jakby nie ma, tak? Tam po prostu las rośnie, więc ja akurat nie będę sobie dlatego też instalował tego dodatku, no chociaż z drugiej strony naprawia nam te ILS-y. Jest jeszcze trzecia sceneria Rosji, jest tutaj Nowosibirsk, tu widzimy jaki rejon to pokrywa, całkiem spory. Tej scenerii też nie sprawdzałem, ale też podejrzewam, że może być problem ze scenerią, jeżeli chodzi o OpenStreetMap, budynki z OpenStreetMap, ale całkiem możliwe, że też poprawia pewne lotniska. Ale to jak chcecie, tak? Jak chcecie zobaczyć, wypróbować, to właśnie pokazuję, że są tutaj linki do pobrania, a sam ten wątek wam też podepnę w opisie tego filmu. Dobrze, przejdźmy do samolot, wsiądźmy do naszego Tupolewa. Lotnisko, ja sobie tutaj wybiorę właśnie Moskwę, wystartujemy z Moskwy. Tu wybiorę sobie, niech będzie to miejsce postojowe. Lećmy. I jesteśmy w symulatorze. Tak tutaj nas wita okienko powitalne. Witamy w Tupolewie. Tutaj mamy, żeby użyć menu Select Rivals oraz otworzyć okno preferencji, albo możemy użyć tutaj tych dwóch przycisków, żeby sobie zmienić malowanie, albo użyć okienka preferencji. Dobra. Dalej mamy, że możemy użyć też klawisza znaku zapytania, żeby przeczytać sobie pomoc o tym samolocie, co też polecam. Dalej mamy Ctrl-C, możemy użyć Ctrl-C, żeby sobie zobaczyć strefy klikalne i podpisy pod właśnie wszelkie przyrządy. No i tak jak mówiłem, mamy właśnie też numeryczne oznaczenie, na przykład 303, 305, 306. Są to indeksy też używane właśnie, jak wam pokazywałem, w dokumentacji, dzięki czemu możecie też łatwo w dokumentacji znaleźć poszczególny numerek i znaleźć jakiś opis do danego elementu kokpitu. Mamy też, że angielskie tekstury dla tego kokpitu mogą być włączone w preferencjach. Jak tutaj sobie wejdziemy w preferencje, mamy rzeczywiście non-Russian cockpit. Tak jak na przykład tutaj mamy napisane cyrylicą. Możemy sobie nawet powiększyć. To możemy sobie włączyć ten checkbox i tekstury zostały podmienione na angielskojęzyczne. Niestety z tego, co zauważyłem, to angielskie tekstury są w 2 razy niższej rozdzielczości. Także troszkę to będzie gorzej wyglądało. Ja postaram się używać cyrylicy mimo wszystko. Mimo że nie znam tego języka. Dobrze, dalej mamy... Tak, żeby zobaczyć sobie dokumentację w katalogu DOX, o czym wam właśnie, co wam też pokazywałem. I mamy też linka do dodatkowych scenerii. Szkoda, że ten link nie jest przyciskiem, żeby można było sobie od razu tam wejść, bo można tak zrobić, a jest tylko tekstem, którego nawet nie da się kliknąć i nic z tym zrobić. Musimy co? Przepisywać to? Trochę dziwne. Dobra. Możemy też odznaczyć checkboxa, żeby to nam się więcej nie pokazywało. Tutaj zobaczmy sobie jeszcze w menu. Mamy Flight Planner, dodatek się zainstalował. Tu mamy nowe okienko do generowania sobie trasy. Oczywiście w Navigation mamy też Road Managera, tego domyślnego z FlightGeara do generowania trasy. Tu mamy jeszcze menu właśnie Tupolewa, mamy menu Navigation i z dodatku mamy Flight Planner, także tego będziemy używać, jeżeli chodzi o ten samolot. Ale na ten odcinek to będzie tyle. W dzisiejszym odcinku chciałem się głównie skupić na instalacji tego samolotu i dodatkowych właśnie tutaj elementów. Możemy jeszcze zobaczyć, czy wyposażenie mapa, czy mamy nasze RSBN-y. Tu wystarczy sobie na mapie włączyć Navic i możemy jeszcze dać Data. I właśnie o, widzimy, tak, jest RSBN, tak, czyli nowa radiolatarnia używana tylko w Rosji, więc zainstalowało się pomyślnie, w ten sposób możemy mniej więcej sobie sprawdzić, czy jest wszystko ok. Także na ten odcinek to będzie tyle i będziemy kontynuować oczywiście w następnym odcinku. Także to tyle. Do następnego odcinka. Cześć wam.